głodni jesteśmy, to robimy panera. Hejka, w niedzielę zebraliśmy się na wycieczkę rowerową po naszej okolicy z obiadkiem ogniskowym i kawką, a w tle zobaczycie sami co było. Jezioro Sierosławek. A ja nie mam... ja nie mam... Sotki za koszyk troszkę hałasuje. Właśnie dojeżdżamy do miejsca zwanego Rury. Na tej mapce było nazwane Rury? Nie wiem, ale mapkę mamy, to sprawdzimy. Po lewej stronie mamy jezioro Ciche. Po prawej stronie jezioro Rury. Super. Ale woda brudna. Tu prosto jedziemy. Mijamy jezioro Żabianek. Podobno są w nim żółwie, ale nie widzieliśmy żadnego. Wyrzucamy do drogi i na tlen miano. I potem mnie koszyk się rozkłopotał. Trzeba będzie to zmienić. Tu mamy kierunek. Tleń, Grzybek, Zatoki. To? Jedzie coś z tyłu? Nie. A w tą stronę jest Żydzia Góra. Przeważnie jest dużo czapli, innych ptaszków, ale nie tym razem. Witamy w Pleniu, mijamy Kościół Świętej Marii Magdalenie. Chyba mi się karczycho opaliło. O! Dworzec kolejowy w Pleniu. Po przejechaniu około 20 km czas na posiłek. Rozpalamy nasze małe ognisko, pieczemy karkóweczkę. Karkóweczka pycha. Po małej przerwie ruszamy dalej. Kierunek Stara Rzeka. Tam sparzymy sobie pyszną kawkę, odpoczniemy i wracamy do domu. Od dali widać przystanek Tleń. Ja nie stanę.
Jak ten ośrodek się nazywa? Biała koszula. Ośrodek Biała koszula. I odbijamy w prawo na starą rzekę. Kawka w takim pięknym miejscu, prawie tasik. Blisko. Łowisko Pstrąga, bar u Basi w starej rzece, czynne od 1 maja. Mały rzut okiem z góry na rzekę Wdę. Trochę zaczęło wiać. Co? Aha, ja cię nie widziałam. A nawet cię widzę. Oj. Czy przetarłeś? No. Ciekawe, kiedy to runie. Przystań stara rzeka. I to tyle na dzisiaj. Jeśli się spodobało, zapraszamy do poprzednich filmów. A stań chyba, by nie było ładne zdjęcie.